W Miejskim Centrum Kultury działa klub Matki i Dziecka, który oferuje rodzicom interesujące spotkania i zajęcia rozwijające kompetencje. Tematem ostatniego spotkania w ramach klubu było bezpieczeństwo dziecka w sieci oraz wpływ nowoczesnych technologii na psychikę najmłodszych. Kwestia jest tego, żeby dobrze mówić o konsekwencjach i rzetelnie, jakie płyną z użytkowania nowoczesnych technologii. Między innymi o tym, jakie są pozytywne, ale też takie, które są negatywne. Na co w szczególności rodzice powinni zwracać uwagę? Myślę, że tak naprawdę przede wszystkim na ilość czasu spędzanego przed nowoczesnymi technologiami. To nawet czasami nie chodzi o treści, bo treści są prawidłowe, są w porządku, mogą być edukacyjne, mogą być wartościowe, ale tak naprawdę okazuje się, że ilość czasu jest zdecydowanie za dużo. Ile optymalnie dziecko powinno spędzać czasu przed komputerem w wirtualnym świecie? To wszystko zależy od jego wieku. Po pierwsze, dzieci do 2 roku życia w ogóle nie powinny korzystać z nowoczesnych technologii, wliczając w to telewizor, więc żadnych bajek na dobranoc ani na pobudkę z samego rana. Dzieci do 5 roku życia około 30 minut dziennie. Wszystkich mediów, czyli łącznie z telefonem, komputerem, tabletem czy telewizorem. Potem dzieci starsze, tak powiedzmy w tym wczesnym wieku szkolnym, to może być godzina. Klub Matki i Dziecka to doskonałe miejsce, szczególnie dla młodych mam, które chcą skorzystać z doświadczenia innych, nauczyć się nowych rzeczy i skonsultować się ze specjalistami. Jestem mamą, która ma 2 dzieci, po prostu poszukuję takich inicjatyw, gdzie mogę przyjść i z dziećmi, a to jest jak najbardziej takie miejsce, że nie muszę zostawiać dziecka w domu, szukać opieki, tylko przychodzę z nim. Jak Państwo tutaj spędzają czas? Co robią dzieci, co robią rodzice? To w zależności od tematyki zajęć. Jeżeli była pierwsza pomoc, no to mieliśmy okazję ćwiczyć na manekinach. Gdy są na przykład zajęcia tańców w chustach czy coś, to ćwiczymy razem z dziećmi. Bal przebierańców czy jakieś takie spotkania, to wszystko robimy razem. Czyli dzieciaki tutaj na pewno nie mają czasu na nudę. No, organizatorzy starają się tak, żeby zapewnić atrakcyjne zajęcia i na pewno nie ma czasu. Były zajęcia z bungee gymu, gdzie ćwiczyliśmy z wózkami, więc myślę, że to jest super pomysł na spędzanie czasu z dzieckiem. Co Państwo z tego czerpiecie jako rodzice? Wiedzę, ale też można tu chyba troszkę odpocząć. Można, tym bardziej, że są też mamy, które borykają się z takimi samymi problemami, zagadnieniami i możemy wymienić się i doświadczeniem, czy czerpnąć informacji, gdzie można się udać z dzieckiem, co jest organizowane dla dzieci, więc myślę, że to jest taki czas i miejsce właśnie dla matek z dziećmi. Niezwykle ciekawie zapowiadają się kolejne spotkania klubu Matki i Dziecka, podczas których uczestniczki oprócz wiedzy teoretycznej będą mogły nabyć również praktyczne umiejętności. Mamy zaplanowanych do końca czerwca kilka spotkań. Kolejne spotkanie 27 lutego będzie dotyczyło diety, prawidłowego odżywiania się w ciąży, jak również po urodzeniu dziecka, jak wrócić do prawidłowej sylwetki i jak odżywiać się, żeby również pozytywnie wpływało to na rozwój dziecka. Również gimnastyka z wózkami. Mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze i będzie można tą gimnastykę przeprowadzić w naszym ogrodzie Miejskiego Centrum Kultury. Będzie również masaż Chantala, taki relaksujący masaż dla dzieci. Spotkanie z pediatrą i możliwe, że spotkanie z położną. Warto dodać, że udział w spotkaniach klubu Matki i Dziecka jest bezpłatny.